Ciemnica. Szafka wypełniona zakurzonymi książkami. Kolejna. Dobrze. Szafka wypełniona nieużywaną porcelaną. Zamknięta skrzynia. Pudełko wypełnione kolorowymi papieranki. Kami. Papieramy. Dobra, zacinam się, okej. Ha. Dobra, to gdzie mnie dzieciaczki oprowadzicie? Kochane dzieciaczki. Halo? Kochane dzieciaczki, pogadamy sobie? No. Jednego razu, gdy byliśmy tutaj na dole i nie było światła, to mi spadł ze schodów. Super. I co mu się stało? Sara wyszczerbił sobie zęba, ale w sumie nic się nie stało, bo i tak wcześniej był już brzydki. No to super, nie? Chcesz coś pogadać, ty też? Tutaj można znaleźć wiele fajnych rzeczy. Tak, super. Spleśniałe książki. Spleśniałe książki, spleśniałe wiadra, spleśniały ser. O Jezus, co? Tam co jest? Ciekawe, co tam jest. To mogę jeszcze iść? Ciekawe. O, drzwi są zamknięte. O. Otwórz drzwi za pomocą klucza. O, czyli jednak. Wow. Tutaj jest jak w jaskini jakiejś. Zimno dookoła. O, przez ten pokój. Ukryty pokój właśnie. Aha. To właśnie to orgi mami. Origami, dobra, zbita pozytywko. Aha. Wypchana zabawka przedstawiająca dziobaka. Jezu, dziobiaka. Dobra już. Tak, przedstawiająca dziobaka. Straszne, dobra. Wygląda ślicznie i na pewno spodoba się Nilowi, no. Trochę creepy. Creepy ten pokój o zorikrami. Dobra, połóż, weź. A weź, no to gdzieś. Wyś. I żem. Niepotrzebny może na dziobok. Creepy pokoik. Jeszcze się mogę dostać gdzieś? Dobra, spadamy stąd. Od creepiego pokoju. Dobra. I jak? Co wiecie na temat? Co wiecie na temat tych królików? Tak, nic. No nic nie wiecie. Małe dzieciaczki kochane, drogie dzieciaczki śliczne. Brzydkie dzieciaczki, dobra już. Staruszek nie pozwalał nam wchodzić do środka, dlatego nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Dobra. Super. Nie rozmawialiście o tym, kochane drogie dzieciaczki. A wiesz, że jest ich jeszcze więcej? Wow. Gdzie? Ja się pokażę, gdzie. W środku opuszczonej latarni. Opuszczonej latarni stojącej na klifie. O jest, gdzie ta klifa jest? Chcę zobaczyć, mam klucze.
Tam też nie mogliśmy wchodzić. Nieprawdaż? Że tam też nie mogliście wchodzić. Nieprawdaż? Aha. Dobra już. Powiedzcie mi, żeby nigdy nie zabierać was do domu Nila. Co? Powiedzcie mi, żeby nigdy nie zabierać was do domu Nila? A co jest to domu Nila? Ciekawe. Więc jak, chcesz zobaczyć latarnię? Jest już trochę jest zimno na zewnątrz, ale co chcesz zrobić? Żebyś latarnię iść do urządzenia. Iść do urządzenia. Dobra, weźmy latarnię zobaczyć. Wiecie co? Dobra, może dowiemy się więcej na temat tych królików. Sprawdźmy tą starą latarnię. Gdzie ona jest dokładnie? Gdzie? Na zewnątrz pewnie. Gdzie to znasz tu? Tej latarni się. Się prowadzi, no gdzie tej latarni mam iść? Tam jest samą co iść, chodzi. Jak ten? Nie. Bo jest latarnia? Nie. Nie, tu jest, a co jest tu? Żeby zejść na dół, musimy skręcić. Zjechać się na południe, co? Jak to? Jakie południe? To ja zapomniałem mojego spadochronu. O co ci chodzi? Jakie południe? O co chodzi? Jakie południe znowu? Nie przejdzie fajnie. Jakie znowu południe? Gdzie południe? U? Nie. U? Było jakieś południe? Północ, południe. Co? To nie. Moja nowoczesna piłka plażowa. To się zniszczył. Oho. W każdym razie i tak była beznadziejna. Ale to była najlepsza, najkochańsza piłka plażowa, jaką kiedykolwiek miałem. No właśnie. Czyli kochał swoją piłkę plażową, dobra. Kto mógł być tak okrutny? O właśnie.